Cześć, ja jestem Styk i to jest mój pierwszy wideoporadnik, w którym pokażę Wam, jak zrobić w programie GIMP dosyć ciekawą sygnaturę o tematyce Assassin's Creed. Na początek włączamy naszego GIMPa. I robimy krok po kroku to, co ja robię. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to otworzymy nowy obraz o parametrach szerokość 500, wysokość 200. Następnie wklejamy nasz stock. Link do tego stoka znajdziecie w opisie. Następnie przestawiamy na stok w odpowiednie miejsce, tak jak nam pasuje. To jest bez znaczenia. Ja, żeby nie mieć za dużo światła, to przesunę bardziej tak. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, to wkleić nasz render. Następnie odpowiednio go skalujemy. Najlepsze parametry to jest szerokość 440, wysokość 535. Następnie odpowiednio ustawiamy naszego asasyna po środku sygnatury. Następną rzeczą, którą zrobimy, będzie rozsmarowanie naszego asasyna. Czyli wybieramy narzędzie rozsmarowywanie, odpowiednią skalę. Najlepsze jest 1,50 moim zdaniem. Ten pozostawiamy tak, jak jest. I smarujemy po kapturze. Mi troszeczkę nie wyszło, jeszcze raz. I mamy takie efektowne rozmycie, rozsmarowanie naszego asasyna. Daje tak jakby tempa, tak jakby był ten asasyn w ruchu. Jeszcze ewentualnie możemy rozmyć tutaj ramię. O, troszeczkę koślawo to zrobiłem. Znów. Ale dobra, ja sobie to daruję, bo nie ma takiej potrzeby. Następna rzecz, którą zrobimy, to dodamy taką poświatę za naszym asasynem. Najprostsza rzecz, jaką możemy to zrobić, są na to dwa sposoby. Albo, tak jak ja teraz to zrobię, duplikujemy warstwę, zaznaczamy tą, która jest niżej, i używamy filtr, rozmycie Gaussa. Następnie ustawiamy to rozmycie na około 65. Wtedy mamy taką poświatę za asasynem. Następnym sposobem jest jeszcze stworzyć nową warstwę. Potem wybieramy pędzel o kolorze białym o odpowiedniej skali, dosyć dużej. O, takie koło. I robimy taką otoczkę wokół asasyna. Następnie znowu używamy filtry, rozmycie Gaussa i ustawiamy odpowiednie rozmycie. I też mamy poświatę. Możemy zmniejszyć jej krycie, żeby nie była aż tak widoczna. Ja zostawię taką poświatę, jaka jest teraz. Następnie tworzymy nową warstwę. Używamy zaznaczenie wszystko, zaznaczenie zmniejsz i zmniejszamy na około 25. Następnie odwracamy zaznaczenie i wypełniamy naszą ramkę tak jakby białym pędzlem. Następnie zaznaczenie nic, filtry, rozmycie Gaussa i ustawiamy rozmycie na 85. Właściwie sygnatura jest już gotowa, możemy jeszcze dodać taki efekt jak efekt gradientu. W tym celu robimy nowa warstwa, wybieramy gradient i ja na przykład użyję gradientu bronze. Wypełniamy naszą sygnaturę i ustawiamy tryb warstwy na połączenie ziarna. W ten sposób sygnatura ma takie barwy. Możemy też użyć innych gradientów, na przykład Caribbean Blues. Tak to się nazywa. Wypełniamy naszą sygnaturę i tak jak wtedy możemy wybrać połączenie ziarna lub wydobycie ziarna. Efekty są różne. Mi jednak najbardziej pasuje gradient bronze i go użyję. Połączenie ziarna. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, jest dodanie naszego napisu. W tym celu robimy napis w dowolnym miejscu, jakim nam się podoba. Najlepiej o kolorze czarnym, bo wtedy jest bardziej widoczny. Wybieramy czcionkę
Ja na przykład użyję w tej chwili mojej ulubionej czcionki, nazywa się Basica V2012. Możemy ją ustawić w odpowiednim miejscu i wybrać dowolny rozmiar. U mnie napis wygląda lepiej z tej strony. I teraz wypełniamy ten napis gradientem. Żeby to zrobić, prawym przyciskiem myszki zaznaczamy naszą warstwę i wybieramy tekst na zaznaczenie. Następnie wybieramy gradient i na przykład takim gradientem. Gradient nazywa się Brushed Aluminium. Następnie bierzemy zaznaczenie, obramuj 1 i na przykład bierzemy pędzel i możemy zrobić ramkę wokół napisu czarną. Wtedy wygląda on tak. Lub możemy zrobić ramkę białą. Wtedy wygląda on tak. To już zależy tylko od Was. Ja jednak wybiorę ramkę czarną. Następnie zaznaczenie nic i nasz napis jest już praktycznie gotowy. Możemy dodać też różne efekty do napisu, czyli tak samo jak wtedy poświatę. Ja użyję teraz tego drugiego sposobu dla odmiany. Rozmycie jest w tej chwili u mnie za duże. Ja użyję rozmycia 20. I mamy poświatę za napisem. Teraz łączymy te dwie warstwy i możemy zmniejszyć krycie, aby wpasować napis w obraz. Ja jeszcze zmienię jego położenie. Jednak lepiej wygląda tutaj. Ostatnią rzeczą, którą robimy, jest zrobienie nowej warstwy, zaznaczenie wszystko, zaznaczenie, obramuj 1 i robimy ramkę. Ja na przykład zrobię szarą ramkę. Sygnatura jest już gotowa, teraz wystarczy ją zapisać. Ja ją zapiszę jako sygnatura PNG dla zachowania najlepszej jakości na pulpicie. Zapisujemy. Możemy już zamknąć gimpa. To jest nasza sygnatura. Automatycznie otwiera się w gimpie, ale w gimpie nie za bardzo widać ramkę, więc pokażę Wam, jak wygląda w standardowej przeglądarce Windows. Oto nasza ramka. Idealna na forum. Awatar też jest bardzo łatwo zrobić do tej ramki. Wystarczy wyciąć po prostu naszego asasyna i dodać napis. Albo i nie dodawać napisu. Według mnie lepiej wygląda bez napisu. Jeśli poradnik Wam się podobał, to zostaw łapkę i komentarz i zasubskrybuj. I jeśli zasubskrybujesz, zawsze będziesz na bieżąco, a ja myślę, że będę robił takich poradników więcej. Zrobię też poradnik, jak zrobić sygnaturę na przykład z Minecrafta, jak zrobić dobry layout na YouTube'a, jak zrobić dobry awatar, co tylko chcecie. Jeśli macie jakieś pomysły na poradniki, no to ja bardzo chętnie przyjmuję takie pomysły. Piszcie je albo w prywatnych wiadomościach, albo w komentarzach. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.